Proszę Państwa, jesteśmy przy punkcie 11. Sprawozdanie działalności medycyny burmistrza Łap. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, radny przewodniczący Sapieżewski. Czy ja tu coś wyczytałem, że pani, jak ten PKS będzie robiony, to jakiś plac zastępczy, tak? Pani szykuje burmistrz. Dobrze rozumiem? Tak, proszę Państwa, jeżeli zostanie podpisana już umowa z wykonawcą, będzie spotkanie, w którym określimy, jak będzie, jaki harmonogram, ale także jaki front robót będzie wykonywany i w jakim czasie będziemy musieli wyznaczyć no, zastępcze miejsce do parkowania, do zatrzymywania przewoźników komunikacji samochodowej. Ale tutaj, dopóki jeszcze nie było spotkania z wykonawcą, to no, rozważamy różne opcje. W pierwszej kolejności to będziemy rozmawiać z wykonawcą, żeby jak najdłużej plac PKS-u był dostępny, czyli potem jest front robót, na przykład schron do rozbiórki, tam jeszcze duża część do prac, ale to, jak już będzie po spotkaniu z wykonawcą, to będziemy znali więcej szczegółów. Dziękuję bardzo. Pan radny Szygolewicz. Panie Burmistrz, 16 listopada odbyła Pani spotkanie z przedstawicielami firmy Unibet. Jest to wykonawca tej naszej drogi, na którą czekamy. Czy mogłaby Pani zdradzić troszeczkę szczegółów dotyczących tego spotkania? Proszę Państwa, firma Unibet także jest wykonawcą podstrefy. Spotkanie dotyczyło rzeczywiście realizacji inwestycji podstrefy Łapy. No, niemniej jednak, jeżeli chodzi o inwestycje Łapy Markowszczyzna, prawda, to w tej chwili, tak jak Państwo widzicie, trwa wycinka i trwa wytyczanie, prawda, palikowanie. Po tym jakby etapie, jak on się zakończy, rozmawialiśmy z dyrektorem Solimą, że spotkamy się, prawda, i będziemy znali to już dokładne szczegóły co do frontu robót na tej inwestycji. Proszę bardzo, Pani Radna Barbara Kiec. Ja chciałam zapytać, tutaj mamy takie dwa zapisy dotyczące projekt partnerski, rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego. I teraz tak, pierwszy jakby taka kropeczka to, że została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu, a tam niżej jeszcze jest przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Czy to jest tak, no, pracownicy pisząc te sprawozdanie, prawda, rzeczywiście przygotowanie dokumentów do podpisania umowy i to się zakończyło z podpisaniem umowy, prawda, więc w ten sposób, tak, to już taki, proszę zobaczyć, bo u nas sprawozdanie jest podzielone na działy, tak, prawda, więc tak, jak się czyta po kolei, to rzeczywiście może trochę nielogiczne. Ale dotyczy tego samego. Oczywiście, tak, transport niskoemisyjny jest, są to nasze te ścieżki rowerowe, bo taka część projektu jest zgłoszona z naszej strony do tego całego projektu partnerskiego. Właśnie, a czy może Pani tak trochę dokładniej, bo w obiektywie chyba było pokazane, co Białystok będzie miał, tak było wymienione, a może Pani przypomnieć u nas, które to będą właśnie, na jakiej trasie te ścieżki? Proszę Państwa, nasza pula środków to jest projekt o wartości około 2,5 miliona złotych i dofinansowanie 2 300 000 złotych i mówimy tutaj o wykonaniu ścieżek dwóch rowerowych. Jedna część jest to ścieżka rowerowa z Płonki Kościelnej w kierunku Łasku. Druga ścieżka rowerowa to jest wzdłuż drogi gminnej z Płonki Matyski w kierunku drogi pomiędzy końcówką Skwarki a końcówką Somach. Płonki Matyski do, jeszcze raz przepraszam. Do drogi, która jest pomiędzy końcówką Skwarki a końcówką Somach. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś uwagi w tym punkcie porządku? Proszę bardzo, Pani Radna Wysota. Na jakim etapie jest pozyskiwanie tej decyzji środowiskowej na zgodę na oczyszczanie rowu przy oczyszczalni? Za chwileczkę tutaj przyjdzie Pani Krzysztofik, to dokładnie powie. Z tego co pamiętam, to były chyba jakieś uzgodnienia przesłane z RDOŚ-u, ale to może dokładnie już powie Pani Krzysztofik, która już tutaj jest, za chwilkę będzie tutaj z nami. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś inne sprawy? Proszę bardzo, Pani Dorota. Już Przemek coś pytał tutaj na temat tego projektu utworzenie centrum przesiadkowego. Ja chciałam zapytać, czy co zostało już określone w tej umowie, że co my zrobimy właśnie w ramach tej umowy? Ten projekt, który był wcześniej na stronie pokazany, taka wizualizacja, to jest... To co mówiliśmy, że
Cały zakres tej inwestycji podzieliliśmy na dwa etapy z uwagi na dostępność środków finansowych i wniosek o dofinansowanie, który został złożony, obejmuje teren schronu, plac PKS-u i teren dookoła dworca PKP, tak powiedzmy do Tutolotka, już to nazywam tak bardzo obrazowo, bez budynku dworca. To jest zakres, który złożyliśmy do BOF-u. Po rozstrzygnięciu przetargu potem będziemy wnioskować lub o rozszerzenie tego projektu, lub będziemy składać kolejny projekt. Ale czy w ramach tego projektu jakby ten plac PKS-u, to oznacza, że będą zrobione jakieś wiaty, stanowiska? Także plac PKS-u, zapraszam w wolnej chwili do spojrzenia, prawda, na to zagospodarowanie, ale to może tak już bez obrazu, ale opisowo. Plac PKS-u na pewno będzie przeznaczony na komunikację zbiorową, czyli autobusy. Wiaty, miejsce do zatrzymywania, tam wyznaczono także miejsca dla taksówek, tak żeby też blisko można było ewentualnie się przesiąść. Jest część terenu, gdzie jest trochę, to znaczy to na miejscu tych budek, tak, które są likwidowane, tam będą miejsca parkingowe, bo w pierwszej kolejności, tak jakby projektant mówi, dobrze by było, jakby tam nie było miejsc parkingowych, ale proszę Państwa, obok mamy PSS-u budynek, tak, handlowy, no apteka, prawda, inne sklepy, gdzie potrzebujemy tego parkingu i alejki, tak, po prostu chodniki, tak, czyli wiaty na autobusy, miejsce zatrzymywania, taksówki i parking. To jest, jeżeli chodzi o plac PKS-u. Natomiast jeżeli chodzi o plac schronu, tak, też trochę zreferować to. Plac schronu to już jest też częściowo miejsca utwardzone na potrzeby zaparkowania. To jest tak, że chcemy, żeby ten nasz główny ciąg komunikacyjny, jak schodzimy z kładki, jest teraz obawa przejścia tam przy schronie, prawda? Jest tak zadrzewiony, to jest trochę te światło niekoniecznie działa, czyli chcemy, żeby tam był ciąg pieszy, prawda? Czyli tamtędy przychodzą osoby, czyli ta komunikacja, żeby teraz tędy szła składki w kierunku centrum. I także kilka tam właśnie, tak jak mówiłem, miejsc utwardzonych do parkowania. Reszta to jest teren zielony, gdzie także zawarliśmy tam miejsca jakieś takie rekreacyjne, ławeczki, trochę placów, do placu zabrać ten urządzeń takich, żeby tam można było się także zatrzymać, bo proszę pamiętać, w takim projekcie bilans zieleni także musi być uwzględniony. Ale czy rozumiem jeszcze na chwileczkę, tylko wracając do tego placu PKS-u, tam nie będzie żadnego budynku dla... Plac PKS-u nie, ponieważ to docelowo to budynek dworca ma mieć tą funkcję szeroko rozumianą transportową. Dobrze. Dziękuję. Są jeszcze jakieś uwagi w tym punkcie? Proszę bardzo, pan Stanisław Rzechowski. Ja jeszcze bardzo bym prosił o zainteresowanie się ulicą Wyśmieńskiego. Tam zostały zniszczone, no tam wielka jest dziura. Ale Państwo jesteśmy w punkcie sprawozdania działalności. Przepraszam, przepraszam. Proszę. Są jeszcze jakieś uwagi w tym punkcie porządku obrad? Jeżeli nie ma, to zamykam do go. Przystępujemy do kolejnego punktu. Interpelacja, zapytania rady. Proszę bardzo, pan Stanisław Rzechowski, tak? Właśnie do ulicy Wyśmieńskiego. Tam są porozwalane te chodniki. Tam jeździł ciężki sprzęt naprzeciwko sklepu. Wycięta została kawał asfaltu, na który po ostatniej interwencji został zalany. Tam niedokładnie to zrobione. A przecież to zostanie. To zostanie. Nawet nie został odsunięty piach od krawężnika, tylko na ten piach został wrzucony asfalt przywalcowany, no i to wszystko odstaje. Na początku ulicy Wyśmieńskiego znajduje się wielki otwór, no i tam też jakoś trzeba, żeby jakieś służby, może ZWIK, żeby tam przejechał się, no i zobaczył, co z tym faltem zrobić. No chociaż te dziury załatać, bo te drogi, no przede wszystkim myślę, że zostały przez ten ciężki sprzęt przy budowie Guzikowskiej i Matejki, no zostały po prostu zdewastowane, no. Także będziemy mieli wielki problem z tym, ale przede wszystkim te rozjechane chodniki, no. Tam kwestia jednego dnia i dwóch ludzi postawić i oni to załatwią, tą sprawę, a ludzi to bulwersuje i bardzo bym prosił o zwrócenie uwagi na ten temat. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Pragnę się gulić, tak? Proszę was. Panie burmistrzu, ja dzisiaj byłam w okolicach oczyszczalni w Łapach. Jak widzę, tam bardzo prężnie postępują prace, jeśli chodzi o tę modernizację. Czy mogłaby pani też podać tam jakieś fakty lub za jakiś czas przedstawić, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o to i taką naprawdę dużą inwestycję? Ja myślę, że szczegóły to przygotujemy na kolejną sesję, prawda, bo aż tak nie śledzę postępu robót. Ale rzeczywiście, proszę państwa, prace są wykonywane, widzicie państwo, te prace budowlane związane z budynkiem, ale także i z infrastrukturą całej oczyszczalni. Ja myślę, że tutaj pan przewodniczący jako pracownik, prawda, może więcej szczegółów poda, ale rzeczywiście front robót wygląda dobrze, tak, że jest wykonywany. I te prace, proszę zauważyć, one rzeczywiście ten widok dają taki, bo to jest, proszę pamiętać, praca też na takim, w cudzysłowie, żywym organizmie, bo oczyszczalnia cały czas funkcjonuje, tak? Zatem o to musi wykonawca zadbać, a widać, że się dzieje, a może tutaj pan przewodniczący trochę doda, natomiast szczegóły przekażemy. Myślę, że należy państwo sami zobaczyć, ale w tej chwili boicie państwo zaprosić, bo tam kaski, kanicerki, rozbudowy po prostu, krótko mówiąc. To, co państwo tu widzicie od strony drogi, to tylko jest zabudowa budynku. Jak się jedzie do Płonki z tej pierwszej części, tam jest zbudowane, są garaże, część socjalna na górze. Natomiast jeszcze jest po takiej zewnętrznej modernizacji budynek niskiego napięcia. Tam był dach robiony, elewacja na przepompowni głównej, no wszystko zostało to rozwalone. W tej chwili tam już są płytki wykładane, w środku okna są nowe wstawione. Są też budynki robione, budynek filtrów. No cała ta, to czego państwo nie widzicie, sporo się też rzeczy dzieje już w środku, nie? O poszkodzeniu rurociągów i tak dalej, długo by o tym mówić. Także myślę, no praca z tego co wiem, posuwają się zgodnie z harmonogramem, jest co tydzień rada budowy. Jest troszeczkę zamieszania, ale jakoś dajemy w tej chwili radę, parametry, wszystkie oczyszczenia utrzymuje, całe szczęście i staramy się, żeby to wszystko było tak jak panu przykazał. Rzeczywiście to jest skok, no, niebotyczne. Jeżeli chodzi w tej chwili, no, być może będzie, może nie będzie problemu, bo będzie chcą oni wejść na budynek tutaj, ten główny, więc trzeba będzie ludzi gdzieś do kontenerów z kolei. No są to takie problemy, które staramy się na bieżąco rozwiązywać po prostu, bo tak trzeba w tej chwili. Ale rzeczywiście inwestycja idzie z rozmachem. To samo w Płonce zaczyna się dziać powoli, też w Studniance, także dzięki Bogu jakoś to powoli pójdzie do przodu. Mówię, jak będzie okazja, być może pan prezes, tylko mówię, no tam już w tej chwili pracuje. Chyba 60 pracowników, tak. Tam film pracuje chyba, nie wiem, czy z 8, czy 7, także no, trudno to tak wpuścić też ludzi bez jakiegoś takiego. No jest to po prostu budowy wielki, ale dobrze, że to wszystko się do przodu posuwa i to jest najważniejsze. Na bieżąco są też, staramy się zdjęcia zamieszczać w internecie, tu chyba w urzędzie też one tam pokazują się, jak to wszystko do przodu wejdzie. To tylko tyle tak krótko. Proszę bardzo. Czy można jeszcze? Dziękuję za te wyjaśnienia. Mam również pytanie do pani burmistrz, ponieważ dużo pojawia się informacji nieprawdziwych na temat ulicy Matejki. Chciałbym zapytać na temat kwestii kar, bo ja słyszałem, parę osób mnie zapytało, że gmina na tym traci, że tam nie ma żadnych kar w umowie zawartych. Także chciałbym, żeby pani tę kwestię też wyjaśniła. Proszę państwa, kary w każdej umowie są zawarte. Myślę, że pani radca by nie zaproponowała w tym przypadku, w takim wypadku umowy i przy takiej inwestycji. Proszę państwa, no, wykonawca przekroczył termin, zatem po zakończeniu tej inwestycji, no, zgodnie z zapisami umowy, no, karę za każdy dzień zwłoki będzie naliczona. No, teraz nie mamy jej wykalkulowanej, ponieważ wykonawca jeszcze nie skończył, tak? Ale zapisy umowy jak najbardziej są i uwzględniają kary za przekroczenie terminu. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś? Proszę bardzo, pani Rana Bobarek, proszę bardzo. Pani Andrzej Mikowski. Ja chciałam zapytać, wydaje mi się, że już na którejś sesji jakby był poruszany temat tego przejazdu przez tory tutaj. Nie, no, w pobliżu tego ronda, ale chodzi mi o to, że ten przejazd jest zamykany. Długo trzeba oczekiwać, tak, zanim przyjedzie pociąg. Czy my mamy jakikolwiek jakby taką możliwość, nie wiem, rozmowy czy coś, bo tam, tak właśnie, nie mam pojęcia. Przypadek wczorajszy, pociągu, który jechał z Warszawy,
był opóźniony chyba 15 minut, więc przejazd był zamknięty chyba 17 minut. I teraz tak właśnie, czy to jest taka kwestia, że przejazd zamyka się zgodnie z rozkładem i jeśli pociąg jest spóźniony, to cały czas jest zamknięty, czy ktoś ma jakby na to wpływ? Może znaczy, proszę Państwa, no to są procedury PKP dotyczące bezpieczeństwa. Tutaj pan Wiesiek Szóstak jak był, prawda, to w szczególności dopowiadał to, prawda? I proszę Państwa, my ten temat rzeczywiście przekazywaliśmy PKP. Proszę pamiętać, że została zlikwidowana ta budka drużnika, tak, stróżówka, gdzie wtedy będąc blisko pan, który tam był, prawda, obsługiwał te rogatki. Natomiast teraz z tego co wiemy, te rogatki są obsługiwane przez pracownika w nastawni, który jest w jakiejś tam odległości. I proszę pamiętać jedno, że ten pracownik ma procedury, tak? Ja ich nie znam szczegółów, prawda? Ale tutaj nam wskazywano, no według procedur on musi się zachować, bo to jest po prostu bezpieczeństwo. I rzeczywiście tutaj, no pan powiedział, proszę Państwa, no E75 ma być modernizowana, zatem no nie przewidujemy do tej pory, no to bolące jest, bo rzeczywiście no kilka lat jeszcze musimy z tym jakby zmierzać się. I on no nie przewiduje, bo tak naprawdę proszę zobaczyć, tam na dalszych odcinkach są po prostu automatyczne rogatki, które reagują systemowo, tak? Jest nacisk kół, tak, na tor i one się w pewnym momencie zamykają. Tutaj takie rozwiązanie będzie uwzględnione w projekcie modernizacji linii 75, natomiast no nie uwzględniają co w okresie tym przejściowym. Natomiast no, z naszej strony zawsze jest prośba, ale no, takie przypadki, kiedy opóźnienie pociągu plus jeszcze ten przejazd, no irytuje nas naprawdę bardzo mocno, natomiast PKP mówi, że no, mają te procedury bezpieczeństwa i trudno tutaj zmusić pracownika, żeby tych procedur nie przestrzegał, tak? Jeszcze inną mam sprawę. Korzystając z tego, że jest pani kierownik, to chciałabym zapytać kwestię wywożenia śmieci z cmentarza, to jest sprawa pracowników ZWIK-u, którzy zarządzają cmentarzem, czy oni mają podpisaną umowę z PEC-em i jakby PEC tym się zajmuje? Czy może pani troszkę, bo zaraz powiem jeszcze o co chodzi. Dzień dobry, witam Państwa. W chwili obecnej jest to kwestia umowna między PEC-em a ZWIK-iem. Był taki moment, kiedy faktycznie wszystkie nieruchomości niezamieszkałe mieliśmy włączone do systemu. Państwo pewnie pamiętają, to był 2016 rok i tam przez chyba parę miesięcy cmentarze były również objęte systemem, ale na chwilę obecną one są wyjęte spoza systemu, co oznacza, że są traktowane na równi z każdą firmą, z każdym innym przedsiębiorcą, z każdą szkołą podstawową, tak więc to jest umowa między PEC-em a ZWIK-iem i oni sobie tam regulują częstotliwości odbioru, warunki cenowe i tak dalej. Ale chodzi mi właśnie o taki fakt, czyli, bo nie ukrywam, że tam w sprawie tego cmentarza spotkałam się z panem prezesem ZWIK-u i on między innymi skarżył się na to, pewnie to było uzasadnione, no, że już kompletny brak jest segregacji tych śmieci przez ludzi i ja na przykład miałam taką jakby uwagę, że rzeczywiście na czas Wszystkich Świętych było dostawionych dodatkowe pojemniki, tylko że one już jakby nie były opisane i ludzie w ogóle ta segregacja nie przychodzi tak łatwo, ale jeszcze w momencie, kiedy ten dodatkowy pojemnik na przykład stał zielony, tak? Jeden był opisany szkło, a drugi już nie był opisany, no więc jakby ludzie chyba nie szli tą ścieżką myślenia, że powinno się tam rzucać szkło i wrzucali inne rzeczy. No i jakby pan prezes mówił, że skoro to było no tak nie dość, że dużo, ale to zawsze w tym okresie jest dużo tych śmieci, ale jeśli właśnie źle te segregowane były, że wszystko było jakby do tych odpadów zmieszane, dlatego jakby koszt, ta faktura za ten okres jest taka ogromna i chodzi mi o to właśnie, czy w takiej sytuacji już takie te opisywanie kontenerów, to musi uzgodnić to z ZUK-iem, tak? Żeby to było no, czytelniejsze dla tych ludzi. Nie wiem, wydaje mi się, że jakby ja obiecałam, że porozmawiam z naszym księdzem proboszczem, żeby może też wtedy, kiedy będzie ogłoszenia mówił, żeby zwracał ludzi uwagę na to, że również to wyrzucanie tych śmieci na cmentarzu no, powoduje wyższe koszty,
za które ewentualnie można by coś tam robić na tym cmentarzu, a jeśli nikt na to nie zwraca uwagi, no to jest tak, jak jest. Znaczy, ja nie znam sytuacji, czy te pojemniki, które stoją na cmentarzu, czy to są pojemniki dzierżawione od pecu, czy one są może własnością ZWiKu, tego nie wiem. Niemniej jednak jakby nie było, tak? Na pewno dobrze by było, żeby tutaj ZWiK podjął starania, żeby one były dobrze oznakowane, bo wiązać to się będzie prawdopodobnie z lepszą segregacją, a tym samym mniejszymi kosztami utrzymania tego obiektu. Proszę bardzo, pan Janusz Mykowski wcześniej, panie Maćku. Ja, takie dwa problemy. Pierwsze, chciałem się spytać na temat ulicy Niskiego, Łapińskiego i tego kina. Czy to jest jakiś termin, kiedy to kino ma być rozebrane? Bo ono tak na razie straszy. Tam bezpieczeństwo myślę, że nie jest zagrożone, bo ludzie tamtędy nie chodzą, ale myślę, że tak niezwykle ładnie to wygląda. I drugie, to ja już kiedyś zgłaszałem, mówiłem na temat, tu też przy panu komendancie policji, to jest ulica Przechodnia, może była, przepraszam, Armii Krajowej to nie tak, ale Przechodnia jest dwukierunkowa, tam samochody są ustawiane po jednej stronie, kto z państwa jechał, i to bardzo blisko samego przejścia nawet są ustawiane. Po prostu tam jest problem z przejazdem i nie wiem, czy jakoś... Tak? Państwa, tam jeżeli chodzi o Przechodnią, właśnie przy tych budynkach, tak, oznakowanie jest prawidłowe, tak, to nie każdy jego to respektuje, tak? Więc tutaj chyba potrzebne są takie działania porządkowe policji. Tak, ale tam... Ale czasami przy tam samym, tak dalej. Tak, także jak samochód naprzeciwko jedzie, to jest problem, no bo ty już wjechałeś, a dwa samochody przed tobą jeszcze nie ma gdzie... Dobrze, jak ktoś się Tak. A to tam, no jak jechałeś, to wiesz, o czym mówię. Bo mówię, przy przypadku ulicy Armii Krajowej takiego problemu wielkiego nie ma, bo tam trochę szerzej jest. Tak, ale no tutaj to jest szczególnie. A przepraszam, jeszcze tak jestem przy głosie tutaj, pani Basiu mówi o tych koszach. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ja chyba na tamtej sesji mówiłem o tych opisach. Ja nie wiem, czy te opisy coś dadzą, naprawdę, bo przy blokach jest bardzo dobrze popisywane. I też jest problem. To chyba związane jest z mentalnością chyba, naprawdę. Bo jeżeli, tak jak chyba państwo stwierdzicie, i kto mieszka we własnych mieszkaniach, domach, to zupełnie inaczej jest to segregowane niż w zabudowie wielorodzinnej. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Maciej Bichnia. Wcześniej. W nawiązaniu do tych zniczy, to powiem tak. Jak będziesz tam cmentarz, to też byłem świadkiem takiej sytuacji, bo wiadomo, jak jest skład ze znicza plastikowy, to każdy wrzuci do plastiku, ale jak już jest znicz składający się z plastiku i szkła, no to nikt nie rozbiera, tylko rzuca. Także to tak jak to mówię, to temat mentalności. Ja jeszcze taki z jednym tematem, bo tutaj mieszkańcy ulicy Kasprowicza zwrócili się do mnie z takim zapytaniem, czy nie byłoby możliwości zamontowania lustra, gdyż wyjazd z tej ulicy podporządkowanej do ulicy Żeromskiego, gdyby jest utrudniona widoczność, bo po lewej stronie jest żywopłot i samochody, żeby wyjechać, to muszą dość głęboko wyjechać w ulicy Żeromskiego i to jest takie zagrożenie jakiejkolwiek kolizji. Tak, bierzemy to pod uwagę, montaż jak najbardziej. Bo ja odpowiedzi nie słyszałem na temat tego budynka kina. Czy to jest jakiś termin do rozebrania, czy... Zgodnie z harmonogramem, z tego co pamiętam, wykonawca w grudniu tego roku zamierza rozebrać. Musielibyśmy potwierdzić u wykonawcy, czy ta data jest aktualna. Dziękuję. Proszę bardzo, pan przewodniczący Pokosi. Jeśli chodzi o organizację ruchu, to ja też mam takie pytanie, bo zwróciło się do mnie ostatnio kilku mieszkańców z pewnym problemem. Dotyczy to pobliża rynku. Tam jest nowa droga i tam przed remontem tej drogi samochody parkowały wzdłuż ulicy Leśnikowskiej. Tam w tej chwili jest ścieżka rowerowa, no i niestety jak ktoś się zatrzyma, to policja karze mandatami. Ale oni podsunęli taki fajny pomysł, jeżeli to tylko jest możliwe do wykonania, to bardzo bym prosił, żeby tym tematem się zainteresować, żeby w piątek tą ścieżkę rowerową, jakby była informacja, że w piątek w czasie działania rynku, żeby tam można było parkować.
przedstawiono mi jakąś, przedstawiono mi informację, że w Bielsku, czy gdzieś, nie pamiętam w tej chwili, znaczy, że właśnie taką organizację ruchu zrobiono i na okres funkcjonowania rynku można tam było... Jeżeli to będzie dopuszczalne organizacją ruchu i przez komisję będzie zaakceptowane, dobry pomysł możemy wziąć pod uwagę, ale oby tylko formalnie dało się zrobić. Ja właśnie nie wiem, dlatego nie wiem, że jeżeli to by się dało, to bardzo bym prosił, bo to naprawdę ułatwi, bo tam w tym momencie zlikwidowane zostało, nie wiem, 10-12 miejsc parkingowych, a potrzeby parkingowe w piątek przy rynku są ogromne, więc te 12 miejsc jeszcze, jeżeli to ten samochód stoi godzinę, następne 12, to nie jest 12, ale może się okazać, że 50 samochodów może zaparkować w okresie działalności tego rynku. Także bardzo bym prosił, jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli jest taka możliwość techniczna, to o to, żeby ustawić takie znaki informacyjne. Ja w tej sprawie, jeżeli można. Proszę Państwa, podobnie z Białymstoku jest na Jagiellonii. Tam na przykład w czasie meczu pasy, nawet same pasy są wydzielone. To inaczej, nie. W Białymstoku jest straż pieńska, czyli na te etapy, prawda, no to jest impreza masowa i tak dalej, tak, no, trochę mają inaczej. No to nie jest u nas też impreza masowa, co piątek. Proszę bardzo, interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Poproszę Panią Kierownik Anę Krzysztofik o wyjaśnienie kwestii procedury związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowej na oczyszczanie rowów. Tak, bo było to pytanie. Na chwilę obecną procedura trwa, jest przytoczona. Dostaliśmy pierwsze wezwanie do uzupełnienia dokumentów, ponieważ najpierw składa się wniosek z załącznikami, potem na kolejnych etapach postępowania administracyjnego musimy dostarczać kolejne dokumenty i w chwili obecnej musimy uzyskać 142 uproszczone wypisy z rejestru gruntów z ośrodka dokumentacji geodezyjnej, bo taki obszar oddziaływania ma, tak jakby niesie ze sobą ta inwestycja związana z udrożnieniem tego rowu. To jest bardzo duży działek. Złożyliśmy już dokumenty, stosowny wniosek do ośrodka dokumentacji geodezyjnej. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu ośrodek już nam wyda te dokumenty. No mówił, że to parę dni na pewno im potrwa, tak? Bo to jest bardzo duża ilość. No i będziemy składać wtedy te uzupełnienia i będzie procedura dalej trwała. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pani Radna. Panie kierowniku, kiedy macie termin do złożenia tych brakujących dokumentów? Z tego co pamiętam, to albo przyszły czwartek, albo piątek. A mogę Panią prosić, żeby na przyszłą sesję przysłała Pani informację, co w tym temacie poszło do przodu? Dobrze. Bo ja będę pytać, ktoś będzie Panią prosić, a ja po prostu chciałbym to na bieżąco śledzić. Dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pan Jesław Szustak. Czy ja mógłbym się dowiedzieć, na jakim etapie jest sprawa śmieci, które znajdują się na prywatnej posesji, jadąc z tej strony przyjazdu po prawej stronie. Już nie będę mówił nazwiska tego Pana akurat, na której znajdują się. Na jakim etapie ta sprawa jest? To miało być to niby w sądzie, coś takiego, ale to już długo to trwa. Jeśli chodzi o spojrzenie na tę sprawę, tak jakby w kontekście postępowania administracyjnego przeprowadzonego przez gminę Łapek, to sytuacja wygląda w taki sposób, że jest wydana decyzja administracyjna, która jest prawomocna, niemniej jednak nie ma możliwości egzekucji, gdyż nie wiemy, gdzie znajduje się strona postępowania. Jakiś czas temu była korespondencja z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w tej sprawie, nie pamiętam, czy też nie z prokuratury. Poprosili nas o wysłanie decyzji, o materiałów. Później Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przysłała do nas pismo z prośbą właśnie o przekazanie nam akt sprawy, bo oni tutaj też się interesowali tematem. Nie wiem, czy prokuratura im do tego nie zgłosiła przypadkiem tych informacji. I stanęło na tym, że RDOŚ również zawiesił swoje postępowanie. No nie wiemy, gdzie jest strona. Ostatnie zmiany w KRS-ie, bo tak jakby no tutaj tylko to możemy zobaczyć, bo tak,
Znaliśmy poprzednią siedzibę firmy. Wiemy, że ta firma tam nie wynajmuje lokalu już jakiś czas, tylko po prostu pozostał adres w KRS-ie. W momencie, kiedy parę miesięcy temu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska do nas się zwróciła, weryfikowaliśmy jeszcze raz ten adres i wpisy, które były poczynione w KRS-ie i faktycznie tutaj spółka jeszcze zmniejszyła swój kapitał od zakładowy z 5500 do bodajże 5100, czyli jeszcze 400 tysięcy zmniejszyli swój kapitał zakładowy i jednocześnie zmienili swój adres siedziby. No tutaj takie mini prywatne śledztwo. Pozwoliłam sobie przeprowadzić, zobaczyłam, kto tam jest, co to w ogóle pod tym adresem, jaka firma funkcjonuje, wykonałam telefon, okazuje się, że jest tam zupełnie inna firma, która jest tam, która prowadzi tam swoją działalność i tutaj mają tylko tak jakby podany adres do doręczeń dla firmy Polsegrom, nikt nic nie wie, gdzie ta firma może być, więc z naszej strony tak to wygląda. Jeśli chodzi o postępowanie sądowe, które jest prowadzone na drodze cywilnej, nie mamy tutaj w ogóle dostępu do tego typu informacji. Jesteśmy stroną tego postępowania. Czy was pan wysłał, tak? To proszę mi powiedzieć teraz na dzień dzisiejszy, kto jest właścicielem teraz tych śmieci? W moim stanie firma Polsegrom. To właściciel twierdzi, że, znaczy ja rozmawiałem z właścicielem, twierdzi, że to jest teraz sprawa miasta, gminy. Proszę Państwa, my przedstawiamy tok tego, no każdy może sądzić, co chce. My przedstawiamy tok na podstawie procedury administracyjnej i tych informacji, które mamy w urzędzie. Natomiast, no proszę Państwa, no, co każdy z nas już prywatnie, indywidualnie, czy właściciel sądzi, no ma do tego prawo, chociaż no nie weryfikujmy tego, tak? Nie, ja tylko mówię, no, jak to wygląda. Ja tylko to, co zrozumiałem z właścicielem, bo na dzień dzisiejszy wiecie Państwo, jak to wygląda. Jak się jedzie z tej strony od Białegostoku, prawda, czy jedzie się z Łaby Białegostoku. Dalej ta Góra Śmierci istnieje. Jeżeli ta droga za dwa lata będzie, Łapy Markoszczyzna, Markoszczyzna Łapy, prawda, to jak to będzie wyglądało? Ja tylko chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o właściciela, tych odpadów, to nawet takie nazewnictwo jest właśnie używane w ustawie o odpadach i właśnie na takiej podstawie decyzja na usunięcie tych odpadów została wydana. Ustawa o odpadach mówi o tym, że jeżeli właściciel odpadów składuje te odpady w sposób nieprawidłowy, niezgodny z przepisami prawa, to się wydaje decyzję administracyjną na usunięcie tych odpadów. I ją się wydaje właśnie dla właściciela tych odpadów. I w toku prowadzonego postępowania ustalono, że właścicielem odpadów jest firma Polsegrom. Zresztą to nie budziło żadnych wątpliwości. Tak, to nie były odpady, które pojawiły się tam nie wiadomo skąd i trzeba było robić dochodzenie policyjne, żeby ustalić właściciela tych odpadów. Nie, to po prostu powstało na skutek prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Oni są właścicielem tych odpadów i dla nich jako właściciela odpadów została wydana decyzja administracyjna nakazująca usunięcie tych odpadów. Tak więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości, kto jest ich właścicielem. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Sędziowski. Proszę Państwa, coś z tymi śmieciami zaczyna się dziać. Coś ruszyło w tym tygodniu, z tego co ja wiem. Czyli zaczęły ubywać? Zaczęły ubywać te śmieci. Znaczy one są schane, chyba pani Stanisław, w jedno miejsce, bo tak to wygląda, ale no zmniejsza to zresztą. Dziękuję za informację. Ze względu na to, że ten właściciel sprzedał kawałek działki drugiemu. No tak. To zostało zepsunięte chyba. No i ta osoba fizyczna sobie zażyczyła, żeby te śmieci zostały usunięte z granicy jego działki. No tak, tak, i to chyba zrobiono nic więcej. Dobrze, czy są już jakieś inne sprawy w tym punkcie interpelacji, zapytania radnych? Jeżeli nie ma, zamykam ten punkt, przystępujemy do kolejnego sprawy różnych oświadczeń radnych i wolne wnioski. Proszę bardzo, pan radny Adam Krasiewicz. Proszę Państwa, w związku z tymi wydarzeniami, których byłem sprawcą, chciałbym z tego miejsca serdecznie przeprosić Tomy Gorzechowskiego za te słowa skierowane pod jego adresem podczas ostatniej sesji. Słowa te zostały powiedziane pod wpływem silnych emocji, co oczywiście winno sprawiedliwie. Niemniej jednak chcę powiedzieć, że tamta sytuacja, czyli wielokrotne przekrzykiwania, przerywanie obrad sesji, by przywrócić porządek, spowodowały nieodparte skojarzenia z sienkiewiczowskim potopem, z armacką anarchią i szlacheckim Iberum Veto, które pobrzmiało w wypowiedzi pana radnego. Są niepotrzebne staropolskie słowo,
Raz jeszcze przepraszam za użyty archaizm i emocje. Oraz mam nadzieję, że Pan wybaczy, nie chowając urazy. Tak jak i ja już dawno zapomniałem o, cytuję wypowiedź z majowej sesji, moich debilnych pomysłach, czy haśle piętnowania dzieci radnych, którym w swoim czasie efekt zaprezentował Pana komisji rewizyjnej. Tak więc raz jeszcze przepraszam i nie chowając do siebie urazy. Faktem jest natomiast to, że moje tamtejsze słowa wywołały oburzający artykuł, który okazał się na stronie internetowej Radnych Niezależnych, a których zostałem nazwany, cytuję, aparat wczytnie momentalności wyjęty mierzycem z PZPR, aparat czytelny jako część większej układanki pozbawiony jest możliwości subiektywnej oceny, ulega naciskom i wpływom środowiska, którego jest elementem jednocześnie czerpie wymierne korzyści wynikające z bezkrytycznego uczestnictwa w powstałym lokalnym układzie. Układ ten umożliwia m.in. pracę w kilku instytucjach, w Domu Kultury, Publicznym Gimnazjum, czyli samym głoszącym. Koniec cytatu. Rzeczywiście przykre to słowa. Tym bardziej, że to po prostu kłamstwo. Dom Kultury pracuje od 1997 roku, a więc na długo, zanim zacząłem myśleć o być radnym. Liceum natomiast pracuje od 2004 roku, radny jestem dopiero 8 lat. 8 roku. Liceum zresztą jest jednostką prowadzoną przez SPOGA. Gimnazjum publiczne to jednostka prowadzona przez Stowarzyszenie Łapskie Ogólne, utrzymująca się jedynie subwencji z budżetu państwa, w 7 godzin. Tutaj zapewniam Państwa, że problem będzie problemu, bo będę miał zero, jak wiadomo, gimnazje są wymieszane. Chcę podkreślić, że w żadnej z tych instytucji nie ma całego etatu, zaś w Domu Kultury mój wymiar pracy to 40 etatu. Od początku swojej pracy w Domu Kultury zostałem zatrudniony za granicę burmistrza wódzkiego, prowadzę zespoły teatralne. Obecnie jest ich 4. Jestem pomysłodawcą Łapskiego Tygodnia Teatru, najstarszej cyklicznej imprezy kulturalnej w mieście. W tym roku odbyła się 20 edycja. Nawiasem mówiąc, nie zauważył, że radni zależy za życie i na swoją obecność. Łapskie teatry pod moim kierunkiem mają na swoim koncie ponad 100 premier oraz wiele nagród na festiwalach w całej Polsce. Przez grupę przewinęło się około 200 młodych aktorów, a moja praca została wyceniona przez Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej i powszechnej kultury. Że była jasność, marszałkiem wtedy był samorządowictwa Formy Obywatelskiej, ja natomiast już byłem radnym Klubu Prawa i Sprawiedliwości, klasy poukładów. Zresztą, od tej pory przez 17 lat uznawania tej nagrody otrzymały jedynie dwie osoby zajmujące się teatrem aktorskim w naszym wództwie. Przecież po co to mówię? Bynajmniej nie po to, żeby się chwalić. Ale żeby pokazać, że praca jest moją pasją, której bardzo wiele poświęcam, a także może przede wszystkim życia osobistego. Szczególny to portal, który pięknuje ludzką aktywność i pracowitość. Mówię wreszcie to po to, żeby pokazać, jak wielka musiała być Państwa zawiść, żeby stworzyć taki artykuł. Raz jeszcze podkreślę, artykuł kłamliwy, jak powiedziałem, jedna z zupełnie związana z tym osobą na ulicy spotkana, po prostu brzmi. Artykuł ten w swoim stylu i retoryce dodatkowo nawiązuje do strasznej, okrutnej nowomowy PRL-owskiego propagandowego produkcyjniaka. A teraz jeszcze kilka odpowiedzi na zarzuty w nim zawarte. Myślę Państwo, że cytuję, głosowałem za podwyżką swojego wynagrodzenia. Uchwała Rady Miasta głosowana wówczas nie posiadała tytułu podwyżka wynagrodzenia Karasiewicza. To była podwyżka dla wszystkich pracowników gminy związana z faktem podniesienia minimalnej płacy krajowej. Zatem sprawa dotyczyła także uposażeń personelu technicznego szkół, sprzątaczy, kucharek, pracowników biblioteki, OKF-u itd., itd. Jak rozumiem, miałem być przeciw. Tak? Zresztą, tuż po głosowaniu, opowiadając na Państwa atak, zdeklarowałem, że wystąpię o zrzeczenie się tej podwyżki do dyrektora Domu Kultury, co też uczyniłem. Tak, proszę Państwa, jestem pracownikiem Domu Kultury. Tak, proszę Państwa, jestem radnym. Tak, proszę Państwa, prawo tego nie zakazuje, to nie grzech, ani powód do wstydu. Nie jestem jedynym takim przypadkiem łączenia tych funkcji, proszę spojrzeć w skład rady poprzednich kadencji. Można by jeszcze wiele polemizować z Państwa artykułem. Swoją drogą jestem ciekawy, kto jest autorem. Ale to nie jest moją intencją. Natomiast z całego serca apeluję do Was, radni niezależni. Nie róbcie tego więcej. Nie atakujcie brutalnie ludzi, którzy cały swój entuzjazm i energię poświęcają temu, w tym mieście stworzyć coś pozytywnego. Nie chodzi tylko o mnie. Zaatakowaliście mnie i to Wam wybaczam. Ale także w komentarzach szargali się całe środowisko ludzi teatru, młodzież, entuzjastów, wariantów swojej pasji. Tak jak wcześniej zaatakowaliście entuzjastę Pana Potasiewicza, dyrektora OKF-u, środowisko sportowe, środowisko terapeutyczne itd. Mówię to wyłącznie z troski o to, żeby Państwa nie przyległo określenie, które już padło w publicznej przestrzeni wirtualnej. Nie radni niezależni, ale radni nienawistni. Nie radni, którzy mówią jak jest, ale jak nie jest.
bo wasz portal nie zaczął nosić miana Demotywatory 2. Kto się wiatr, ten zbiera burzy. To są odchodzące z Biblii. Weźcie państwo sobie do serca i przemyślcie swoją publicystykę. A już na koniec trochę łagodniej. Na faktorach rzeczywiście się nie znam. I proszę mi wierzyć, to nie jest zła wola. Przynajmniej nie próbuję udawać specjalistę od wszystkiego. Niczego też w pracy rady nie paraliżuje, co najwyżej paraliżuje mnie strach. Strach na myśl o takiej brutalizacji życia publicznego w sferze wypowiedzi internetowej, jaka niestety staje się państwa udziałem. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Wysław Rzechowski. Proszę państwa, jako katolik przyjmuję przeproszenie, ale jako człowiek nazwanie przez pana Karasiewicza mnie hulako i przestępco to jest poniżej pasa. Pańskie wywody przed chwilą przeczytane. Nie wiem, jak ja mam odpowiedzieć, jakim ja jestem pieniaczem. Ja dopominałem się swoich praw na ostatniej sesji. Czy państwo nie widzieliście tego cyrku urządzonego na ostatniej sesji, gdzie pani dyrektor tej sali nie potrafi uruchomić projektora? Gdzie pani dyrektor nie potrafi zasłonić okien, żeby to było widać? To tak powinno być. Przyszykowaliście ten scenariusz. Chcieliście Rzechowskiego przydołować i to wam się udało. A ja sobie, panie radny Karasiewicz, nie życzę, bo ja nie jestem przestępcą, ja nie jestem hulaką. Z panem wódki nie pijam. Na żadne tańce z panem nie jeżdżę. Nikomu żadnej krzywdy nie zrobiłem. I bardzo mi jest przykro. Może za długie były pańskie wywody w dzisiejszej obronie swojej osoby. Ja powtarzam, nie jestem przestępcą i nie jestem hulaką, a pan broni swojej godności, tak? A co pan sądzi, jak moje dzieci usłyszały o takim zdaniu, które pan wypowiedział? Ja, jeszcze raz powtarzam, ja domagałem się swoich praw. Pan przewodniczący nie odbiera głos, nie dopuszczał do dyskusji z panem inspektorem. Pan inspektor prym tutaj wiódł, gdzie dla państwa radnych to się bardzo podobało. Tylko Rzechowskiemu nie dano zadać pytań w tym temacie. Uważacie państwo, że tak to powinno być? Że ta ulica Matejki budowana, ja tego nie wymyślałem. Ja pokazałem państwu, co na tej ulicy się działo. Ale nie chcieliście. Nie chcieliście tego wysłuchać, nie chcieliście tego zobaczyć. Scenariusz taki, żeście zmontowali, że bardzo mi przykro, a przede wszystkim przykro dla moich dzieci, gdzie jeszcze przez przypadek wnuczek usłyszał coś takiego. Dziadek, kto na ciebie takie rzeczy mówi? Także ja nie mam się z czego tłumaczyć. Dla mnie jest po prostu przykro. Ja nie jestem żadnym przestępcą. Ja nie życzyłbym, żeby przez ten następny rok w ten sposób atakowano moją osobę. Nie zauważano mojej ręki, której trzymam pół godziny. Zabierano mi głos. Mówiono, że ja nie znam się na niczym i merytorycznie nie zadaję żadnych pytań. Proszę państwa, to nie tędy droga. To tak nie powinno wyglądać. Dlatego dochodzi do takich sytuacji, do jakich doszło na ostatniej sesji. Ja po prostu nie chciałbym więcej, żeby takie coś
no tutaj na tej sali działo się. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to jest kwestia no, zawsze dwóch stron w tym wszystkim, także niech pan też weźmie do siebie pewne słowa, które pan wypowiedział i sądzę, że moją mam jest to, żeby to jakoś wszystko godzić stawać się. Różnie to czasami rzeczywiście wychodzi, ale proszę bardzo. Panie przewodniczący, jeszcze odwodzę. Właśnie główną przyczyną to jesteś pan. No. Po co przed chwileczką ten komentarz? Że to jest moje zdanie. Tak. Może, a no właśnie. I to jest pańskie zdanie. Tak jest. I to jest pańskie zdanie. I może pan troszeczkę... Ale pan będzie mój podzielny głos, to po pierwsze. Po drugie, powiedziałem, że zawsze są dwie strony w tego typu rzeczach i dlatego zwróciłem pan uwagę, że pan też to wziął do siebie. Proszę państwa, to nie jest żadne... Warchoł to nie jest żadne starnopolskie powiedzenie. Od tego trzeba zacząć. Dobrze. Pani radna Wysota. Panie Adamie, chciałabym poruszyć tematy, które punkty, które były zawarte w tym artykule. Skoro przeprosił pan pana Stanisława, to znaczy, że stwierdzenie, określenie zostało, posłużył się pan nim. Więc tu mamy chyba zgodę, prawda? Czy pracuje pan w Domu Kultury w niepublicznym gimnazjum IWELO? Też pan zacytował, że pan pracuje. Wszystko, co miałem do powiedzenia, już powiedziałem. Dziękuję. Ja mam przygotowaną, tak jak pan, wypowiedź na ten temat, więc po prostu odnoszę się do punktów, które były w artykule. Użył pan tego sformułowania, bo pan przeprosił. Powiedział pan przed chwileczką, że pracuje pan w Domu Kultury, w liceum i w niepublicznym gimnazjum. Powiedział pan również, że głosował pan za podwyżką dla pracowników Domu Kultury. Pominął pan wątek tego, że przyznał się pan, że nie zna się pan na wszystkim mogę powiedzieć, że chodziło również o to, jak przyłożył pan rękę do zamknięcia kontroli w MOPS-ie i tego, jak pan nie uczestniczył, tak jak członek komisji rewizyjnej powinien uczestniczyć w tejże kontroli w MOPS-ie. To była treść z artykułu. I również w artykule nie było mowy, nie było pół słowa na temat młodych ludzi, którzy kochają teatr. Więc jeżeli pan odnosi się do tego artykułu, to ja chcę panu powiedzieć, że kłamstwa ani pomówienia w tym artykule nie było. Były stwierdzone fakty. Były stwierdzone fakty, na które... Były kłamstwa i przekłamania. Z którymi pan się nie zgadza. Więc prawda, były kłamstwa i przekłamania, proszę tego nie zmienić. Pani tego nie zmieni, bo to jest prawda. Ja poruszam po kolei wątki, które są zawarte w artykule. Jeżeli pan potwierdza i przeprasza za słowa, bądź potwierdza pan, że nie uczestniczył pan w kontroli w MOPS-ie, jeżeli mówi pan, że nie, to o co pani jest? Znowu manipuluje faktami. Pani znowu je przekłamuje. W tym momencie, proszę pani, pani tego nie słyszy? I to pani uprawnia do tego, żeby mówić na kogoś aparatczyk, tak? Chcę panu powiedzieć, że to, że nazywamy rzeczy po imieniu, spotykamy się z takim, a nie innym odbiorem, bo prawda boli. Więc jeżeli... Przekłamania, nieprawda. Nie są to przekłamania, tylko są... Są to manipulacje i przekłamania. Jeszcze raz pani to mówię. Chcę panu powiedzieć, że nikt nie posłużył się ani młodymi ludźmi, których pan wciągnął, bo po prostu jest pan ich być może idolem i bardzo dobrze. Odnośnie pana sfery działalności kulturalnej i pracy w Domu Kulturze nikt nie ani tego pan nie oceniał, ani nie komentował tego. Pan po prostu uruchamia no, swoją tutaj obronę, a ja odnośnie manipulacji i kłamania, to chcę państwu wrócić do tematu, który był w pierwszym punkcie sesji i za chwilę pokażę państwu manipulację, jaką uprawiacie państwo albo świadomie, albo nieświadomie. Jeżeli nieświadomie, to pół biedy. To jest zaproszenie, które pani burmistrz na swojej stronie
zamieszczę odnośnie swojej imprezy. A to jest zaproszenie, które poszłam do pani dyrektor Magdy Perkowskiej i poprosiłam o znalezienie zamieszczenia na spotkanie z watchdogami, które organizowała moja fundacja. A ja pana Piotra Pułkośnika teraz zapytam, żeby on, który parę godzin wcześniej mówił, że jest takie zaproszenie na stronie, wyjaśnił, co czytamy z tego zaproszenia. Proszę bardzo. Przepraszam, a ja od razu wyjaśnię. Proszę państwa, wysyłanie to jest techniczna już strona zamieszczania, przesyłania do nas materiałów. Jeżeli do nas przesyła się gotowy tekst do zamieszczania, a nie plik PDF-u, jak ty, pani radna, może pani posłuchać? Pani radna, a może pani posłuchać? Jaki plik państwo przesłaliście do zamieszczenia? PDF. Nie, PDF. Został on zamieszczony? Został, jako załącznik do programu. Żeby to był plik taki, który można obrazkowo zamieścić, to zamieszczamy tak, jak wcześniej zamieszczaliśmy. I proszę państwa, nie wiem, w czym tu jest już problem, tak? Ja mam pytanie do pana Piotra Pułkośnika. Proszę z tej strony. Proszę pani, ja bym udzielał głosu. Dobrze, pozwoli pani? Tak, pozwolę. Ja dokończę ten proszę temat, bardzo, bo sprawy trzeba należy kończyć do samego końca. Pani burmistrz ma głos. Dobrze, niech pani się powstrzyma, dobra? Mhm. I proszę państwa, powiem tak. Jeżeli chodzi, i powtórzę to jeden raz i po prostu mam nadzieję, że państwo weźmiecie to pod uwagę. Proszę państwa, wszystkie stowarzyszenia zapraszamy do współpracy. Natomiast wszystkie stowarzyszenia przesyłają nam materiały i nie narzucają nam formy zamieszczenia, a wręcz przeciwnie, cieszą się, że zostało to zamieszczone. Nikt do nas nie narzuca nam, w jaki sposób mamy to zrobić, nie komentuje tego, że jest to zrobione, bo po prostu jest to bardzo dobra współpraca. Natomiast rozumiem, że Fundacja Pani Radnej dopiero rozpoczyna działalność, może chce wskazać inne standardy, nie mówię czy złe, czy dobre, ale inne, dlatego wymaga to wypracowania jakiejś formuły. Natomiast jeżeli pani już na samym początku zarzuca, że jest to źle, niedobrze i tak dalej, to proszę pani, informuję tutaj. Informacje państwa będziemy zamieszczać. Będziemy zamieszczać w takim układzie, jaki my decydujemy, ponieważ preferujemy i wspomagamy wszelkie działalności, które funkcjonują w łapach. Ale jeżeli pani nie widzi możliwości współpracy, kompromisu, to proszę mi wybaczyć, bo teraz zarzucanie pani dyrektor Magdzie Perkowskiej, ja może poproszę w wolnej chwili panią Magdę Perkowską, że pani przesłała do niej maila wskazującego, że chce wynająć jako fundacja tutaj salę, no to jest troszeczkę mijające się z prawdą, ponieważ pani Magda Perkowska otrzymała od pani telefon, w którym pani wskazała, że chce pani udostępnienia sali w inkubatorze jako radna, ponieważ takie sale są udostępniane. Jak pani Magda wskazała termin, którym jest taka możliwość, pani powiedziała, że to nie pasuje i dopiero informacja mailowa, czyli pisana, była wysłana do nas, do urzędu. I tam już pani wskazała jako fundację. Natomiast tutaj, rozmawiając z panią dyrektor, pani rozmawiała jako radna. Tak, pani dyrektor, to pani zrozumiała? I dlatego, proszę państwa, ja tego nie neguję wcale, że to już, no nie współpracujmy. Tylko pokazuję taką, no nam ścieżkę chyba na przyszłość, żeby była jasność w temacie. Porozumiewajmy się jednak pisemnie, mailowo, żeby to było napisane, bo widać, że można subiektywnie to wypowiedzieć i z drugiej strony także zrozumieć. I jeżeli, proszę państwa, dzisiaj mamy sesję, gdzie mamy pierwsze czytanie budżetu i tak naprawdę podczas pierwszego czytania budżetu tematem budżetowym zajmowaliśmy się jakiś czas, to proszę mi wybaczyć, ale fundacją pani radnej zajmowaliśmy się chyba podobny okres czasu, tak, gdzie wskazuje się rzeczy, które, no proszę państwa, no jest jakaś wola, tak, jest i jakaś możliwość decydowania. I teraz ja nie wiem, czy pani radnej zależy na tym, żeby się znalazło nazwisko pani radnej jako wskazującej to, czy pani radna chce już redagować stronę, no to odpowiem tu wprost. Nastawiamy się na współpracę, stawiamy pewne warunki i zapraszamy do tej współpracy, ale jeżeli będzie to narzucanie jakichś standardów, których my no nie chcemy stosować, to proszę mi wybaczyć, ale mamy inne zajęcia. Dziękuję bardzo. Pani radna Adwoca. Pani radna Adwoca. Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Jaroszewski. Adwoce to jest wypowiedź do przedmówcy. Ja to rozumiem.
I pan to rozumie, i pan prowokuje, i za chwilę padną złe słowa, i będzie później za miesiąc czasu wielka obraza majestatu, bo ktoś nie wytrzymał. Pan do tego zmierza? Proszę panie, pan radny przez czas trzymał rękę dosyć długo, dlatego że ja mam głosu. I to wszystko. Pani zabierze głos panu Noryszewskim. Chyba coś złego powie, wtedy pani będzie musiała, nie wiem, nie rozumiem tej pani tego trochę myślenia, ale to... Proszę bardzo, panie Przemku, zabieram panu głos. Słuchajcie, pan Karasiewicz o jakiejś zawieści mówił. Jak komuś smutno, to mogę przytulić, bo tej zawieści to wy nauczyliście nas, to po pierwsze. Odchodziłem z klubu, dzisiaj rzeczywiście się śmieje, pan jeden czy drugi. Odchodziłem z klubu, co pan mi tam powiedział? Fajnie się panu klub rozwija w Turości. A teraz może dotacje zmniejszy? A wiecie, kto jest wójtem Turości, nie? I tak się stało, miesiąc później dostałem dotację na pół. A teraz mnie już tam nie ma do tej chwili. W tym lokalu. Ale może dlaczego nie ma? No, ja dobrze wiem dlaczego, no. Bo nie ma współpracy. A dotacje zmniejszyli, no. A tutaj na jest temacie? To kto tutaj zawieści? Mam przeprowadzić tu judoków w Turości? I co, wtedy będzie też szopka następna? A druga sprawa, będzie zaraz przeczytać dokument, jak mogę. Zobaczymy, jak się zachowali inni radni. Pan teraz się wyczyni sprawę w komisji rewizyjnej. Wyjaśniono wszystkie sprawy? Nie sądzę. Proszę bardzo, pani radna Misota. Tu jest mowa o zawiści, tu jest mowa o współpracy. Ja chcę być traktowana na równi z innymi radnymi i innymi prezesami stowarzyszeń i fundacji. Nic poza tym. Ja przesyłam materiał, który proszę o zamieszczenie. Pan pułkownik Piotr, proszę przeczytać, czego dotyczyło zaproszenie, które panu przedłożyłam jako screen ze strony, który został zamieszczony. Proszę państwa, jeżeli mowa jest o tym, że ktoś zabiera dużo czasu, bo jeżeli ktoś chce sprawy pociągnąć do samego końca i wyjaśnić do samego końca, no to wymaga to czasu. Tyle, że ja chciałabym powiedzieć, że mogłabym jeszcze udokumentować państwu, że takie zaproszenia nie ukazały się przed spotkaniami, ukazały się w momencie, kiedy napisaliśmy o tym fakcie na naszej stronie, a na potwierdzenie tego, że zostało to wrzucone później, mogę państwu udokumentować, z jaką godziną wysłałam maila z prośbą o zamieszczenie, a na parę godzin wcześniej ukazało się na stronie urzędowej. Rozumiecie państwo? Wcześniej się ukazało na stronie gminnej, niż ja wysłałam maila z prośbą. Czy rozumiecie państwo manipulację i to, jak można pogrywać za pomocą Gazety Łackiej, za pomocą strony urzędowej, za pomocą pracownika, który jest zwołany, który ma powiedzieć, że tak radna dzwoniła. W jakiej sprawie ja mogę dzwonić jako radna, jeżeli ja jako fundacja ściągam Watchdog Polska i po prostu jako fundacja to organizuję? Po prostu manipulujecie okrutnie informacjami i jeżeli przegięta jest granica i na głos mówione są rzeczy po imieniu, to jest później żal i ból, bo jeżeli na mnie były paszkwile pisane w internecie, to tutaj wszyscy panowie tłumaczyliście, że się takich rzeczy nie czyta i się nie zagląda i się nie interesuje, bo to jak ktoś podejmuje funkcję społeczną, to po prostu się musi liczyć z tym, że będzie podlegał ocenie. A teraz to jest komitet obrony, bo państwo zostaliście poruszeni, to ja też poproszę o taki komitet obrony, bo mnie to boli i ja nie życzę sobie takiego traktowania w razie, żebym ja nie mogła się wypowiedzieć, żebym ja nie mogła zamieścić, żebym ja musiała słuchać o tym, że ja w jakiś sposób manipuluję i przekłamuję fakty. Nie przekłamuję faktów, ponieważ nazywam rzeczy po imieniu. Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Michał chciał złożyć, tak? Z tego sobie. Ja tutaj chciałem się odnieść do wypowiedzi Przemka, bo tutaj mówię o różnych standardach. Powiem tak, ja nie życzę sobie, żebyś mi wkładał w usta słowa, o których ja nie mówiłem. Owszem, rozmawialiśmy, radziłeś mi się ze wszystkim, od początku. Pamiętasz, że poszedłeś z naszego klubu, dostałeś się do Rady Miejskiej, jednokrotnie dzwoniłeś do mnie, radziłeś się, miałem wszystko. Nasze rozmowy niektóre były stricte koleżeńskie. Ale nigdy nie powiedziałem czegoś takiego o jakichś dotacjach, tylko mówiłeś do mnie, że zastanawiasz się, powiedziałem Przemek, zastanów się nad tym, co robisz. Tylko tyle. I nie wkładaj mi w usta jakichś dotacji, bo ja nawet w twoich sprawach nawet nie wiem, jak to do końca wyglądało. A ty teraz próbujesz w jakiś tam sposób wybielić się, wykreować, ratować swoją dobrą twarz? No naprawdę, to jest pokazujące, że niektóre nawet sprawy, no ja powiem tak, prywatne rozmowy, wciągamy w sferę publiczną.
A ja podkreślam jeszcze raz, o żadnych dotacjach nie było mówione, nigdy tobie tego nie powiedziałem i tego nie podpieraj się tym, bo to jest wielutne kłamstwo. I tylko tyle. I nie życzę sobie, żebyś nasze prywatne jakiekolwiek rozmowy ciągnął sferę publiczną. Rozumiałeś? Słowo przeciwko słowo nam dane. Dziękuję. Pan radny Kukośka, czy pani Atkoś? Tak, ja bym się chciał tutaj odnieść, żeby powiedzieć pani radnej Micody. I okazuje się jednak, pani radna, że to jest manipulacja. Przyniosłem pani kartkę, na której jest zaproszenie na szkolenie. Natomiast ja umiem korzystać z internetu, umiem korzystać z komputera, wchodzę na stronę Urzędu Miejskiego i co czytam? Warsztaty patriotyczne, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa. Mówimy o warsztatach. Przepraszam bardzo, ja pani nie przerywałem. Ja zaniosłam panu zaproszenie na Watchdogów spotkanie, a pan mówi o warsztatach patriotycznych, więc możemy po prostu mówić o tym. Ja pani nie przerywałem. Jeżeli pani mówi, że to nie jest terminie, odbyło się, warsztaty patriotyczne odbyły się 29 października, natomiast informacja została zamieszczona 23 października o godzinie 12:10. Proszę przeczytać treść zaproszenia, kto organizował, kiedy i o której godzinie są zaproszenia i jest zaproszenie, które przyniosłam panu na kartce wydrukowane. Co pan wnioskuje z zaproszenia, które nie wiadomo kto organizuje, kiedy i gdzie i w jakiej sprawie? Czy mógłby pan przeczytać tą kartkę, którą pan przekazał? Nie, skończyliśmy już reklamę pani fundacji. Ja nie muszę się reklamować. Musi pani. Ja chcę doprowadzić do sytuacji, żebym miała takie same możliwości jak państwo. A państwo od samego początku opozycję, która mówi jak jest, traktujecie jak po prostu jak śmieci. I ludzie o tym wiedzą i bardzo dobrze i całe szczęście, że dajecie się w ten sposób po prostu śmiesznie łapać na takich sytuacjach. Przyniosłam panu kartkę, panie przewodniczący, żeby pan przeczytał, co jest na tym zaproszeniu. Kiedy i co się odbywa i w jakiej sprawie. Czy pan wchodząc na stronę urzędową, mając jeden wyraz zaproszenie, wiedziałby pan czego dotyczy i zachęciłaby pana ta informacja do tego, żeby pofatygować się na takie szkolenie? Nie wiadomo czego by dotyczyło i kto by to organizował i o której godzinie było i w jakim dniu? Po prostu żałosne to jest. Ja przepraszam, może pani radna się uspokoiła. Tak, to ja bym chciał właśnie. Pani radna nie musi się uspokajać, zapewniam pana. Wydaje mi się, że musi pani się uspokoić właśnie, niestety, to jest ten problem. To pani wszystkich po prostu poucza co i jak, tylko do siebie państwo tego nie wierzy. Pięć minut przerwy, proszę. Jeżeli ktoś zapomniał się w ten sposób, to o czym ja rozmawiam z urzędnikiem jest finansowym? A czemu nie mówisz o aparacie, który 3 razy groszy był zakupiony, który widziałeś w nawet w życiu? Nie, to jest informacja jawna.